Jesteśmy cały czas w powiecie lubartowskim, w miejscowości Chlewiska i to, Szanowni Państwo, że w Chlewiskach pod Lubartowem udało się stworzyć firmie, panu prezesowi wraz z małżonką, taką znakomitą firmę, która, jak to pięknie pan powiedział, nie sprzedaje już tylko produktów, ale sprzedaje technologię. Firma polska, która już tutaj pod Lubartowem wytwarza polskie technologie. Technologie najwyższej jakości. Technologie sprzedawane do 30 krajów całego świata. Pytałem pana prezesa, do jakich krajów mówi, od Wietnamu po Brazylię i oczywiście cała Europa. To wszystko powoduje, że mamy tutaj zakład pracy, mamy przedsiębiorstwo, które popatrzyło na procesy produkcji narzędzi od strony potrzeb odbiorców i konkuruje najwyższą jakością. To, Szanowni Państwo, jest kierunek Polskiego Ładu, kierunek zmian gospodarczych w Polskim Ładzie. W 2019 roku, ostatnim roku, za który mamy pełną, sprawdzoną statystykę, wydatki na badania i rozwój przekroczyły 30 miliardów i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o blisko 20%. To bezprecedensowy wzrost. Ta firma tutaj też współpracuje z Politechniką Rzeszowską, Politechniką Warszawską, z innymi uczelniami. Ten rozwój gospodarczy, który w ramach Polskiego Ładu promujemy, jest właśnie rozwojem opartym o współpracę firm, innowacyjnych firm, takich znakomitych firm jak ta tutaj w Chlewiskach pod Lubartowem, z polską nauką. Nasycenie tych produktów polską nauką, wiedzą. Dziś tutaj miałem ogromną przyjemność odwiedzić także biuro konstrukcyjne z panem prezesem, zobaczyć, jak polscy inżynierowie, naukowcy dopracowują poszczególne szczegóły, detale, tak żeby odbiorca tych produktów, wysoko zaawansowanych produktów, był zadowolony. Produkcja przemysłowa w Polsce rośnie znakomicie, Szanowni Państwo, ale nam zależy na tym, aby była to produkcja przemysłowa jak najwyżej przetworzona. Jesteśmy potęgą meblarską na przykład. Zdążyliśmy też o tym porozmawiać z panem prezesem. Ale tu, trzeba Państwu wiedzieć, wytwarzane są narzędzia do wytwarzania mebli. Czyli w całym ciągu produkcyjnym mebli mamy nie tylko znakomitych wytwórców mebli, jednych z największych eksporterów na świecie, jednych z największych producentów na świecie, ale także mamy wytwórcę narzędzi do produkcji mebli. To jest ten mechanizm naczyń połączonych. To jest ten łańcuch wartości dodanej, jak mówimy, który w tym przypadku właśnie na samym początku procesu produkcji w przemyśle meblarskim pozwala polskiej firmie tworzyć wysoko zaawansowane technologicznie narzędzia, instrumenty, które potem służą innym sektorom. I taka jest cała konstrukcja Polskiego Ładu. Polski Ład jest wyposażeniem naszych przedsiębiorców w całe bogate instrumentarium. Od montażu linii finansowo-kredytowych pod realizację różnego rodzaju projektów inwestycyjnych, innowacyjnych, takich jakie tutaj, te, które widziałem, które też z udziałem państwa polskiego powstały i środków unijnych także, poprzez wszystkie fazy robotyzacji, automatyzacji, wykwalifikowania, kwalifikacji naszych pracowników, którzy dzięki temu mogą coraz lepiej zarabiać. Każdy, Szanowni Państwo, każdy pracownik, który w Polsce podejmuje pracę, stanowi bezcenną wartość dla polskiej gospodarki. To dzięki Wam, drodzy pracownicy, ta gospodarka rośnie, ale także dzięki znakomitym przedsiębiorcom, takim jak tutaj miałem ogromną przyjemność poznać i zobaczyć osiągnięcia, dzieło, życia kogoś, kto był w Kanadzie, jeśli mogę tak zareklamować, kilkanaście lat i wrócił do Polski. Drodzy przedsiębiorcy, którzy jesteście gdzieś tam w dalekiej Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, zapraszamy do Polski z Waszym kapitałem wiedzy, umiejętnościami, doświadczeniem, kapitałem materialnym. Wiedza plus kapitał równa się innowacje. I dzięki odpowiedniej organizacji pracy, taką jaką tu zobaczyłem, miałem ogromną przyjemność zobaczyć, jestem przekonany, że Polski Ład będzie wielkim sukcesem przemysłowym, wielkim sukcesem gospodarczym,
a dzięki temu wielkim sukcesem całego polskiego społeczeństwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu prezesa firmy Polkom, pana Dariusza Kozaka. Państwa przepraszam, ale akurat z racji mniejszego doświadczenia niż pan premier posiada, moja rozmowa będzie delikatnie posiłkowała się karteczką, ale postaram się w miarę szybciutko państwu powiedzieć, co chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękujemy jako firma panu premierowi za odwiedziny. Nie każdemu jest dane, że tak ważna osoba w kraju odwiedza fabryki i przede wszystkim znajduje czas, swój cenny czas, żeby patrzeć, co się dzieje w terenie. Jest to firma rodzinna, to fakt. Włożyliśmy w ten rozwój mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo swojego własnego serca. Pan premier podczas wizyty był strasznie zainteresowany samym procesem produkcji. Chciał dotknąć, chciał zobaczyć, pomacać, pogłaskać, co się dzieje, co tam się leje. Pan premier jest strasznie osobą ciekawą, która uwielbia technologię, bardzo uwielbia. Co nas wyróżnia wśród innych firm, to jest motywacja, innowacja i naprawdę tworzymy mega fajne rozwiązania i to się wszystko dzieje tutaj w Lubartowie. Firma została założona, tak tylko króciutko od historii, w 2000 roku, czyli firma istnieje już 20 lat. Starannie budujemy nasz know-how, staramy się rozwijać naszych pracowników, staramy się ściągać najnowszą technologię ze świata, która jest możliwa, tak abyśmy nie bali się polskich produktów, tak aby przede wszystkim, żeby nas było stać na konkurowanie z najbardziej zaawansowanymi, wyrafinowanymi gospodarkami świata i by nasz produkt ciągle był konkurencyjny i byśmy dalej byli potęgą, jeśli chodzi o sprzedaż mebli, jeśli chodzi o sprzedaż okien, drzwi. Nasza firma wytwarza bardzo wyspecjalizowane narzędzia skrawające. Obsługujemy branżę materiałów drewnopochodnych, jak również ten zakład, w którym państwo stoicie. Jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów w Europie, który powstał w ostatnich latach, który wytwarza płytki z węglika spiekanego do obróbki toczeniem, frezowaniem. Ściągnęliśmy tutaj najnowszą technologię, jaką na chwilę obecną lub 2-3 lata temu świat był w stanie zaoferować przedsiębiorcom. Ściągnęliśmy ludzi, ściągnęliśmy know-how, ściągnęliśmy wszystko, tak jak wcześniej miałem okazję panu premierowi nadmówić, albo do sukcesu można dojść wiedzą, albo do sukcesu można dojść czasem. My tego czasu nie mamy, my chcemy ten czas skrócić do minimum i pozostać, i być naprawdę pionierem, jeśli chodzi o, z powrotem o nasz kraj i być pionierem, jeśli chodzi o Europę i tak naprawdę dostosowanie, nie sprzedaż samych narzędzi, tylko sprzedaż technologii dla fabryk, które tego potrzebują. W ubiegłym roku był to naprawdę trudny czas dla nas wszystkich. Byliśmy załamani w momencie, kiedy wszyscy usłyszeli o pandemii, która ma miejsce na rynku. Jako firmie udało nam się skorzystać z tarczy kryzysowej. Mogliśmy skorzystać z tej tarczy w bardzo umiejętny sposób. Na czym nam zależało? Bardzo nam zależało na poczuciu bezpieczeństwa naszej kadry pracowniczej. W związku z bardzo charakterystyczną i bardzo technologicznie zaawansowaną produkcją, nasza produkcja głównie jest uzależniona od bardzo wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Ta tarcza pomogła nam przetrwać, dała pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Cieszy nas możliwość korzystania z Krajowego Programu Odbudowy, z kolejnych perspektyw unijnych. Cieszy nas, że ruszają programy, które ułatwią funkcjonowanie małym i średnim przedsiębiorcom. Takie miasta jak Lubartów, w którym się teraz znajdujemy, opierają się właśnie o takie firmy, gdzie nie mają szans na rozwój bez pomocy rządu. Byłoby nam szalenie i niezmiernie miło, gdybyśmy w naszym rozwoju dotarli do momentu, gdy firma Polkom zostanie jednym z naprawdę czempionów polskiej gospodarki i dostarczania technologii dla przemysłu obróbki skrawaniem.